W piękny, słoneczny, jesienny dzień wybrałam się na spacer po Półwyspie Rzępowskim, który głęboko wcina się w jezioro Gopło, znane chociażby z legend o popielu i goplanie. U jego nasady stoi dumnie kruszwicka mysia wieża. Można tu miło spędzić czas, spacerując pośród drzew mieniących się pięknymi kolorami jesieni, przysiąść na chwilkę na ławeczce, czy poobserwować całe rodziny kaczek krzyżówek. Z pewnością w tych pięknych okolicznościach przyrody można się wyciszyć, zdystansować do świata oraz naładować swoje własne akumulatory.